mocy, którą tutaj tak, w tym filmie mamy. Ja tylko jeszcze, tak? To ja chciałam tylko powiedzieć też jedno, że jeżeli reżyser chciał wywołać dyskusję gdzieś tam jakąś społeczną, tak, czy wziąć udział w tej dyskusji, to zdecydowanie mu się udało. Ale też musimy pamiętać o tym, że przemoc wśród dzieci to jest również przemoc dorosłych, bo nie można jakby oddzielić dziecka od środowiska i kontekstu, w jakim żyje, więc to jest w ogóle dyskusja systemowa i o tym, co się takiego dzieje, że rzeczywiście jest więcej rozpoznań zaburzeń zachowania i że ta przemoc jest bardziej wszechobecna i nie tylko w świecie dzieci, ale też w świecie nas dorosłych. To jest tak, że mamy właściwie już 30 sekund na podsumowanie, Konradzie. Ja tylko powiem, że ta scena oczywiście była realizowana za pomocą efektów specjalnych, była kukła tego małego dziecka. To są rzeczy oczywiste, no ale warto je zaznaczyć. Podsumowanie, czy uważasz, że dobrze, że ten film powstał, że dobrze, że się ukazał na naszych ekranach, film Plac Zabaw? Oczywiście. Jestem zwolennikiem tego filmu i chciałem jeszcze odpowiedzieć na takie pytanie. Co spowodowało, że przemoc stała się normą? Nie co, kto? My. Mhm. Bo dopuszczamy tę przemoc w naszym życiu codziennym, więc być może potrzebny jest taki mocny akcent, żeby obudzić nas z tego dążenia. Proszę Państwa, myślę, że rzeczywiście swego rodzaju sukcesem reżysera Bartosza Kowalskiego jest to, że ten film budzi aż takie dyskusje, nie tylko u nas. Ja bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli psycholog Maria Zapolska-Downar i krytyk filmowy Konrad Zaremski, Joanna Sławińska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Trendy kultury. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W wyniku wstrząsu w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach zginęło 8 osób. W tak zwanej komorze maszyny ciężkich ratownicy znaleźli ciała 5 górników, a w tak zwanym przedsionku 3 pozostałych. Dyrektor kopalni złożył kondolencje rodzinom górników, którzy zginęli w katastrofie. O pomocy dla rodzin ofiar wypadku zapewnił też prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. Rzecznik prezydenta Marek Magierowski poinformował, że prezydent przybędzie jutro, właściwie to już dziś, na miejsce katastrofy. Pan prezydent jutro zmienia swoje plany po powrocie do Polski. Ląduje we Wrocławiu i uda się na miejsce katastrofy górniczej, gdzie ma zamiar spotkać się m.in. z zarządem kopalni Rudna, której ta katastrofa tragiczna miała miejsce. I spotka się także prawdopodobnie z ratownikami, którzy uczestniczyli w akcji ratowniczej w kopalni. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydał decyzję powołującą komisję, która zbada okoliczności i przyczyny katastrofy. Rano do kopalni zjedzie specjalny zespół, który dokona wstępnych oględzin. Dopiero potem zostaną podjęte decyzje dotyczące kolejnych działań na miejscu wypadku. Dziś wykonana zostanie również sekcja zwłok ofiar katastrofy. Był to najtragiczniejszy wypadek w historii KGHM Polska Miedź od ponad 50 lat. Koncern ogłosił 4-dniową żałobę. Odwołano m.in. część imprez związanych z barburką. Nie ma na razie wniosku prokuratury o aresztowanie legendarnego działacza opozycji w czasach PRL Józefa P. Były senator Platformy Obywatelskiej i były eurodeputowany Socjaldemokracji Polskiej został zatrzymany we Wrocławiu razem z 10 innymi osobami. Wszystkie są podejrzane o korupcję. 6 osób zostało zwolnionych. W sprawie pozostałych 5 jeszcze nie ma decyzji, mówi prokurator Piotr Baczyński z delegatury Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Trwają czynności procesowe w prokuraturze wobec 5 osób i w odniesieniu do tych 5 osób jeszcze nie została podjęta decyzja, czy i jakiego rodzaju środki zapobiegawcze będą zastosowane. Decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu tych czynności i w stosownym czasie zostanie Państwu przekazana. Tyle mam w chwili obecnej do powiedzenia. Śledczy na podjęcie decyzji, czy złożyć wniosek o areszt, mają 48 godzin, czyli ten czas minie rano.
O 9:00 prokurator ma poinformować, jakie decyzje zapadły. Jeżeli wpłyną wnioski o areszt, sąd na ich rozpoznanie będzie mieć 24 godziny. Prokuratura zbierała dowody w tej sprawie od kwietnia ubiegłego roku. Podejrzani mieli powoływać się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. Były senator, który nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień, ma postawione 2 zarzuty, jego asystent 7. Dotyczą one przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją i tzw. płatnej protekcji. Wysokość łapówek miała się wahać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Według prokuratury 9 z 11 podejrzanych wręczało lub obiecywało wręczanie łapówek, 2 je przyjęło. Oprócz polityka i jego asystenta, wśród podejrzanych są ludzie ze świata biznesu. Żandarmeria we Francji zamknęła największy w tym kraju portal internetowy umożliwiający ściąganie pirackich nagrań. Dochodzenie prowadziła brygada kryminalna odpowiedzialna za ściganie przestępstw w cyberprzestrzeni. Skargę złożyło stowarzyszenie zajmujące się ochroną praw autorskich, twórców kina, telewizji czy estrady. Śledztwo natrafiło też na trudności. Upłynęły prawie 2 lata, zanim doszło do zamknięcia portalu. A więcej na ten temat Marek Brzeziński. Według żandarmów twórcy w związku z pirackim ściąganiem ich dzieł stracili około 75 milionów euro. Portal był niezwykle popularny we Francji. Tylko w październiku odwiedziło go 10 milionów osób. Wielu internautów daje wyraz swemu niezadowoleniu, zapominając, że jest to przestępstwo polegające na kradzieży piosenki czy filmów, do których prawa należą się twórcy. Żandarmeria zatrzymała 7 osób, 2 osadzono w areszcie. Byli to administratorzy portalu, którzy schronili się w Andorze. Stąd służby francuskie przeprowadziły tę operację wspólnie z tamtejszą policją. W tej chwili żandarmi starają się wpaść na trop przynajmniej części użytkowników, którzy w piracki sposób ściągali utwory. Staną przed sądem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przed prognozą pogody w Polsce zrobi nam się trochę cieplej. Stolica Balearów, Palma de Mallorca, wróci do swojej dawnej nazwy i ponownie będzie się nazywać Palma. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Uznali, że stolica archipelagu nie może reprezentować tylko jednej wyspy Majorki i przypomnieli, że poprzednia nazwa została wprowadzona bez konsultacji z mieszkańcami miasta. Ewa Wysocka. Nazwa Palma de Mallorca obowiązywała zaledwie 5 lat. W listopadzie 2011 roku dekret o zmianie nazwy stolicy Balearów przyjęli radni Partii Ludowej, którzy rządzili miastem. Teraz stolicą archipelagu rządzi koalicja, a burmistrzem jest socjalista José Gil. On też rozpoczął w styczniu kampanię Palma nie potrzebuje nazwiska, której zakończeniem było przyjęcie ustawy przywracającej miastu dawną nazwę. W drugim wieku przed naszą erą nadali mu ją starożytni Rzymianie, potem muzułmanie zmienili na Madina Majorka. Po ich odejściu w XII wieku miasto nazwano Ciudad de Mallorca i od XVIII wieku znów nazywało się Palma. Pomysł skrytykowała opozycja. Radni Partii Ludowej przypomnieli, że w Hiszpanii istnieje już miasto Palma. Jest nią stolica Gran Canaria, dlatego ich zdaniem połączenie słowa Palma z Majorką było dla mieszkańców podkreśleniem ich tożsamości. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prognoza pogody. No i z ciepłych krajów wracamy do Polski. W nocy zachmurzenie duże, na północy większe przejaśnienia, opady deszczu ze śniegiem, na południu i wschodzie kraju śniegu, na wybrzeżu i nizinie szczecińskiej opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze po Górny Śląsk i Małopolskę możliwe opady marznącego deszczu powołującego gołoledź. Temperatura od -4 w górach przez -2 na Suwalszczyźnie, przez +3 na zachodzie do +4 na wybrzeżu. Wiatr ma być umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, a wysoko w górach porywiste. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po północy, jest dziś czwartek, 1 grudnia, to 336 dzień roku. Imieniny obchodzą Blanka, Natalia i Aleksander. Słońce wzejdzie 21 minut po godzinie 7. Elwira Kaganowicz, Robert Kawka. Rozpoczynamy noc w Polskim Radiu 24. Dziś na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 24 godziny w Polsce i na świecie. A w programie m.in. tragiczny bilans wstrząsu w kopalni Rudna w Polkowicach. W wyniku tej tragedii zginęło 8 grudniów. Sejm uchwalił ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny powinien realizować oczekiwania obywateli. Winien być apolityczny i bezstronny.
PKB Polski w trzecim kwartale wyniosło 2,5%. Wolniejsze tempo wzrostu to część ogólnoeuropejskiego trendu, tak uważa wicepremier Morawiecki. Polska gospodarka jest gospodarką otwartą, czyli w dużym stopniu również zależną od handlu międzynarodowego. Mariusz Gzyl, kłaniam się nisko i mam nadzieję, że wspólnie spędzimy najbliższą godzinę. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Odnaleziono ciała trzech ostatnich górników uwięzionych pod ziemią w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. W wyniku wczorajszego wstrząsu zginęło w sumie 8 osób. W tak zwanej komorze maszyn ciężkich ratownicy znaleźli ciała 5 górników w tak zwanym przedsionku, 3 pozostałych. Dyrektor kopalni Paweł Markowski na specjalnej konferencji ogłosił rychłe zakończenie akcji ratunkowej. Musimy ciała wytransportować na powierzchnię, natomiast niestety wiadomość jest taka, że w wyniku tej tragedii zginęło 8 górników. Do wstrząsu w kopalni Rudna doszło wczoraj wieczorem na głębokości 1100 metrów. W związku z tragicznym wypadkiem w spółce KGHM została ogłoszona 4-dniowa żałoba. Odwołano m.in. część imprez związanych z barbułką. Śledztwo dotyczące katastrofy wszczęła prokuratura rejonowa w Lubinie. Jak informują śledczy, postępowanie jest prowadzone w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez niedopełnienie obowiązków przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w KGHM. Po południu do Polkowic przyjechała delegacja rządowa z premier Beatą Szydło na czele. Po spotkaniu z dyrekcją premier powiedziała, że akcja ratunkowa prowadzona jest profesjonalnie, a rodziny górników otoczone opieką. Łączymy się w bólu z rodzinami, którzy stracili ojców, synów i braci, mówiła. Razem z Beatą Szydło do Polkowic przyjechali m.in. szefowa gabinetu politycznego premier Elżbieta Witek, szef komitetu stałego w KPRM Henryk Kowalczyk i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wcześniej wyrazy współczucia i deklaracje opieki nad rodzinami ofiar złożył prezydent Andrzej Duda. W kopalniach miedzi w tym roku jest więcej tragicznych wypadków niż w kopalniach węgla. Tak mówi Karolina Baca-Pogorzelska, dziennika Gazety Prawnej, specjalizująca się w górnictwie, która podkreśla, że od lat nie było takiej sytuacji, zwłaszcza że kopalń rudy miedzi jest mniej niż węgla. Niestety wypadków śmiertelnych jest wyjątkowo dużo. Po dzisiejszym wypadku i tych danych, które mamy na teraz, wychodzi na to ze statystyk Wyższego Urzędu Górniczego, że do teraz do wypadków śmiertelnych w kopalniach miedzi doszło już 11 razy, a w kopalniach węgla kamiennego 10 razy. I miejmy nadzieję, że na tym się skończy. Baca Pogorzelska zwraca uwagę, że zarówno miedź, jak i węgiel w Polsce wydobywa się z coraz głębszych pokładów. Wypadek, do którego doszło w kopalni Rudna KGHM-u, miał miejsce na głębokości 1200 metrów. No, musimy sobie zdać sprawę, jak ogromna jest to głębokość. To jest ponad kilometr pod ziemią. Takie głębokości niosą ze sobą coraz więcej zagrożeń. Górotwór to natura. Jeżeli my w niego ingerujemy, musimy się liczyć z tym, że ta natura będzie próbowała nas w jakiś sposób ostrzegać. Dziennikarka, która jest również współautorką książki Ratownicy – Pasja Zwycięstwa, podkreśla, że na takich głębokościach akcja poszukiwawcza jest prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Nie można użyć żadnych maszyn, bo grozi to jeszcze jakby powtórnymi wstrząsami, czy nawet zawaleniem stropu, co zagraża ludziom, po których idziemy, a przecież ratownicy zawsze idą po żywego, jak doskonale pamiętamy. Dlatego prowadzenie akcji właśnie w takim tak zwanym rumoszu skanem, przebieranie tego wszystkiego ręcznie, bez użycia sprzętu, jest naprawdę wyjątkowo trudną sytuacją. Akcja ratunkowa w kopalni Rudna trwała prawie dobę, a brało w niej udział 45 ratowników. Sejm przyjął ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Poparło ją 228 posłów, 200 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił wnioski mniejszości. Ustawa zmienia m.in. zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału i wprowadza jego 6-letnią kadencję. W miejsce Biura Trybunału, które ma być zlikwidowane, ustawa wprowadza Kancelarię Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału. W trakcie głosowania posłowie opozycji zarzucili PiS tworzenie ustawy incydentalnej, odpowiadającej na jednorazowe zamówienie polityczne. Poseł Platformy Arkadiusz Myrcha pytał wnioskodawców, dlaczego niszczą procedurę wyłaniania prezesa Trybunału. To przez 30 lat zapewniało naturalną ciągłość przekazywania obowiązków prezesa Trybunału. Kogo chcecie wskazać na to miejsce? Pana Piotra Pszczółkowskiego, który do niedawna był jeszcze posłem PiSu? A może profesora Muszyńskiego, którego przeszłość agencyjna jest do tej pory niewyjaśniona? A może Henryka Ciocha, pierwszego prawnika SKOK-ów, dla którego na pewno byłaby to nagroda za wieloletnią służbę na rzecz PiSu?
Przedstawiciele klubów opozycyjnych zarzucali wnioskodawcom, że nie odpowiedzieli na ani jedno pytanie z ich strony. Jerzy Mejsztowicz z Nowoczesnej zwrócił się z pytaniem do marszałka Sejmu i odpowiedź uzyskał. Czy mogę nazwać pana posła Kaczyńskiego i wszystkich posłów PiSu grabarzami Trybunału Konstytucyjnego i grabarzami polskiej demokracji? Mogę? Nie może pan. Nie mogę, więc nie, po prostu niestety nie będę mógł was tak nazwać. Dziękuję bardzo. Aczkolwiek w Polsce panuje wolność słowa. Posłowie opozycji pytali, czy zwolnieni pracownicy Biura Legislacyjnego Trybunału zostaną zastąpieni Pisiewiczami. Stanisław Piotrowicz powiedział, że zamiast 9 dyrektorów będzie 2. Borys Budka z PO wytknął wnioskodawcom zamiar wprowadzenia do Trybunału 3 nielegalnie jego zdaniem wybranych sędziów. W tym jednego funkcjonariusza PZPR-u od 1972 do 1989 roku. Wasza hipokryzja nie ma granic. Wy tą ustawą próbujecie skomunizować Trybunał Konstytucyjny. I to jest wasze prawdziwe oblicze. Oblicze PRL-u bis. Na pytania i zarzuty odpowiedział poseł Stanisław Piotrowicz. Opozycja powitała go okrzykami precz z komuną, a on się do chóru przyłączył. Precz z komuną! Zgadzamy się. A proszę pani, proszę państwa, proszę o spokój. Jedno z pytań państwa sprowadzało się do tego, czy chcemy wprowadzić do Trybunału towarzysza sędziego. Otóż chcę państwu przypomnieć, że dziś prezesem jest towarzysz. Stanisław Piotrowicz wytknął posłom opozycji, że nie słuchają odpowiedzi na swoje pytania. Podkreślił, że PiS przywraca ład konstytucyjny zburzony przez poprzedników. Trybunał Konstytucyjny powinien realizować oczekiwania obywateli. W tej chwili zajmuje się samym sobą. Trybunał Konstytucyjny winien być apolityczny i bezstronny. Co robią dziś sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? Weszli w buty polityków i nawet się z tym nie skrywają. Złamali konstytucyjną zasadę. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym trafi teraz do Senatu. Sejm zakończył też pracę nad ustawą o statusie sędziów Trybunału. Ustawa wymaga już tylko podpisu prezydenta. Tymczasem sędziowie Trybunału wybrali 3 kandydatów na nowego prezesa. Stało się tak mimo, że podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego nie było kworum. W obradach brało udział 9 sędziów, czyli na jednego mniej niż wymaga tego ustawa. Jednak prezes Trybunału Andrzej Rzepliński tłumaczy, że zawiadomieni zostali wszyscy sędziowie, a Zgromadzenie Ogólne miało obowiązek wybrać kandydatów na nowego prezesa. Zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym podjęli jednogłośnie decyzję, że dokonają zgodnie z ustawą 22 lipca w terminie określonym w tej ustawie wyboru 3 kandydatów w celu przedstawienia ich prezydentowi. Wszystkich 12 orzekających sędziów zostało zawiadomionych w terminie ustawowym 8 dni wcześniej, a termin ustawowy jest 7 dni. Decyzję o wyborze kandydatów krytykuje jeden z nieobecnych sędziów, Mariusz Muszyński. Jego zdaniem dzisiejsze decyzje Trybunału nie mają mocy prawnej. Prawo jednoznacznie mówi, artykuł 16 ustawy, że wybór przeprowadza się, jeżeli w zgromadzeniu ogólnym bierze udział co najmniej 10 z ogólnej liczby sędziów z Trybunału, no to jest jasne, więc nie wiem, gdzie jest ta liczba minimum, a jakby jeszcze 3 zachorowało, to prezes sam wybrał tych kandydatów, no nie rozumiem tego. A na następców ustępującego prezesa Trybunału zostali wybrani Marek Zubik, Piotr Tuleja i Stanisław Rymar. Prezydent Andrzej Duda przyjrzy się uchwale Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kandydatów na prezesa, no i oceni, czy w tym wypadku Trybunał działał zgodnie z obowiązującym prawem. Tak przynajmniej informuje dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawy programowe do nowej 8-letniej szkoły podstawowej i ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wyjaśnia, że tym samym resort rozpoczyna prekonsultacje. Zresztą możemy powiedzieć, że już takie prekonsultacje poniekąd się odbyły w momencie, kiedy pokazywaliśmy te projekty wydawcom. Teraz będzie tego ciąg dalszy. Pierwsi podstawę programową będą realizować uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmych. Wiceminister zapowiada nowe przedmioty w szkole podstawowej. W 6-klasowej szkole podstawowej nie było takich przedmiotów jak geografia, biologia, chemia, fizyka, czyli one będą stopniowo wprowadzane od klasy 5.
Także pojawi się doradztwo zawodowe tam, gdzie mamy do czynienia z klasami, które realizują poprzednią podstawę. To oczywiście w kolejnych latach one w cudzysłowie dokończą tak realizację tej podstawy programowej. Na opinię w czasie prekonsultacji resort czeka do 9 grudnia. Zgodnie z harmonogramem projekty rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i ramowych programów nauczania trafią do konsultacji międzyresortowych i społecznych, a ministerstwo planuje opublikowanie rozporządzenia w sprawie podstaw programowych dla szkoły podstawowej, branżowej, pierwszego stopnia i policealnej do lutego 2017 roku. Nowoczesna podstawa programowa jest dużo bardziej istotna od likwidacji gimnazjów, tak powiedział na Nie chciałbym obudzić się obojętnie w wieloklasowej szkole, która będzie bardzo odstawała od wymogów nowoczesności i współczesnego świata, a jak słucham wypowiedzi rządzących, to mam wrażenie, że jest takie duże zagrożenie. Jeżeli ta reforma będzie tak wdrażana, jak była przygotowywana, to ona wzbudzi bardzo wiele protestów i to nie tylko nauczycieli, ale także rodziców. A reformę edukacji komentowali też goście debaty Dnia Polskiego Radia 24. Zmian nie obawia się Jacek Liźniewicz z Gazety Polskiej Codziennie. I nie jest tak, że to nagle się stanie coś tragicznego, że ten program jest teraz podstawa zmieniana programowa. Podstawa programowa, moim zdaniem, jest zmieniana co roku. Przynajmniej ja to co roku o tym słyszę i co roku się w niej coś zmienia. Reforma edukacji to skandaliczny przypadek braku konsultacji społecznych, ocenia Jakub Dymek z Krytyki Politycznej. Jeżeli słyszę dziś zapowiedzi o tym, że będą konsultacje i to już po tym, jak reformę przemyślano, wprowadzono, minister Zalewska powiedziała, że jest to wyśmienita reforma, której ona będzie bronić do ostatniego tchu, to nie wiem, czemu takie konsultacje społeczne miałyby służyć, szczególnie w obliczu tego, że raz się one już nie odbyły. Wola Prawa i Sprawiedliwości co do dyskusji z środowiskiem nauczycielskim i rodzicielskim jest w moim przekonaniu bardzo ograniczona, a jeszcze bardziej ograniczona jest zdolność tej partii do wysłuchania postulatów. Wszystkie rozmowy i komentarze na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pozytywnie zaopiniowała nowelizację ustawy o zgromadzeniach publicznych. Jutro dokument trafi na posiedzenie plenarne. W trakcie dyskusji odrzucono poprawki opozycji oraz wnioski o wysłuchanie publiczne. Według projektu ustawy autorstwa posłów PiS nową formułą manifestacji byłyby zgromadzenia cykliczne, czyli organizowane regularnie przez te same podmioty i w tym samym miejscu co najmniej 4 razy w roku lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Zgody na organizacji takiej demonstracji wydawałby na 3 lata wojewoda. Projekt zakłada też, że organ gminy może zakazać manifestacji, jeśli będzie się ona odbywać w tym samym miejscu i czasie, co zgromadzenie cykliczne. Wyjątek dotyczyłby zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Te miałyby pierwszeństwo. Projekt przewiduje również, że kontrmanifestację i zgłoszoną wcześniej demonstrację musi dzielić co najmniej 100 metrów. A chodzi o swobodę manifestowania, mówił Arkadiusz Czartoryski z PiS. Osobiście myślę, że każdy z nas miał doświadczenie, ja również, kiedy nie mogłem manifestować, dlatego że w hełmach z tarczami i z drągami metalowymi na trasie mojej manifestacji, w której uczestniczyłem, była kontrmanifestacja. I policja oczywiście skierowała tą manifestację, w której uczestniczyłem, na boczne uliczki. Pytanie, czyje prawa obywatelskie zostało ograniczone? Jedne wygrały, dlatego że były lepiej uzbrojone. Ustawę krytykowały kluby opozycji. Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej zwracał uwagę na możliwy problem z wytyczeniem 100 metrów mających dzielić demonstracji od kontrmanifestacji. Bo może dojść do sytuacji, że właśnie ten, któremu będzie przysługiwało pierwszeństwo, czyli organizacja państwowa albo związek wyznaniowy, powie, że na to zgromadzenie cykliczne przyjdzie 500 000 ludzi. W związku z tym te 100 metrów będzie liczone, uznają, że 500 000 zajmuje powiedzmy cały plac Piłsudskiego. W związku z tym kontrmanifestacja dostanie zgodę na to, żeby, nie wiem, na Nowym Świecie na to być. Monika Wielichowska z Platformy krytykowała tempo prac nad projektem. Posłanka pytała wnioskodawców, dlaczego dochodzi do nowelizacji ustawy w nieco ponad rok od uchwalenia poprzedniego projektu.
co takiego się wydarzyło przez te niespełna półtora roku, że wrzucacie państwo projekt poselski bez konsultacji, w ekspresowym tempie, bez wysłuchania publicznego, bez opinii organizacji pozarządowych, bez opinii samorządowców, bez takiej poważnej dyskusji. Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Arkadiusz Czartoryski, pytany o brak 14-dniowego vacatio legis, stwierdził, że intencją wnioskodawców jest to, by ustawa objęła uroczystości grudniowe. Organizacje pozarządowe i Rzecznik Praw Obywatelskich zgodnie krytykują projekt ustawy o zgromadzeniach publicznych. Wiceprezes Ruchu Narodowego i członek Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Krzysztof Bosak mówił, że reprezentowane przez niego organizacje nie widzą potrzeby ustawowych zmian. W tym roku Marsz Niepodległości już drugi rok z rzędu przebiegł spokojnie, nie było jakichś poważnych zakłóceń. Mimo intencji prowokacyjnych ze strony organizatorów zgromadzenia na naszej trasie, na bazie obecnego prawa udało się wszystko przeprowadzić spokojnie i bez problemów. W dobrej współpracy, muszę to podkreślić, ze służbami państwowymi, czego nie było w poprzednich latach, kiedy rządziła Platforma, i to trzeba podkreślić. My jako organizatorzy Marszu Niepodległości nie odczuwamy jakiejkolwiek potrzeby tych przepisów o zgromadzeniach cyklicznych. Barbara Grabowska-Moros z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oceniła, że projekt dąży do ograniczenia wolności zgromadzeń. Pierwsze ograniczenie wynika z faktu, że zgromadzenie zorganizowane przez podmiot inny niż organ państwowy albo związek wyznaniowy będzie miało gorszą pozycję niż właśnie tego typu zgromadzenia z artykułu 2. I to jest jedno z ograniczeń wprowadzonych tym projektem. A profesor Agnieszka Grzelak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich mówiła, że już wczoraj Adam Bodnar skierował do Marszałka Sejmu opinię dotyczącą projektu. Według rzecznika projekt jest sprzeczny z konstytucją oraz ze standardami międzynarodowymi. Prawniczka wskazywała m.in. na przepis, który wymaga, że kontrdemonstracja musi się odbywać w odległości minimum 100 metrów od tej wcześniej zgłoszonej. Projekt nie dopuszcza, czy ogranicza w bardzo poważny sposób możliwość organizowania kontrdemonstracji, która również w naszej opinii to ograniczenie jest ograniczeniem swobody zgromadzania się i wyrażania własnych poglądów. Zdefiniowane w nowelizacji zgromadzenie cykliczne to manifestacje organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza. A definicja ta dotyczy też demonstracji, które są przeprowadzane co najmniej raz w roku, ale w dniach świąt państwowych i narodowych. Ponadto musiałyby się one m.in. odbywać przez ostatnie 3 lata i mieć na celu w szczególności uczczenie wydarzeń doniosłych i istotnych dla historii Rzeczpospolitej Polskiej, a rejestracja zgromadzeń cyklicznych miałaby obowiązywać do 3 lat. Dwóch prokuratorów w krzyżowym ogniu pytań posłów z Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Dzisiejsze przesłuchania dotyczyły przede wszystkim losów pisma, które w listopadzie 2011 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wysłał do prokuratury generalnej. Skarży się w nim na decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie spółki Małżeństwa P przez prokuraturę rejonową, mimo sygnałów o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefów Amber Gold. W posiedzeniu komisji przysłuchiwała się reporterka Polskiego Radia 24. Posłowie z Komisji Śledczej byli ciekawi przede wszystkim, dlaczego prokurator Piotr Wesołowski, do którego trafiło pismo z KNF-u, odesłał je do Departamentu Postępowania Przygotowawczego, zamiast przekazać je wprost do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Prokurator Wesołowski wyjaśnił, że postępował zgodnie z wewnętrznym regulaminem obiegu dokumentów. Pisma merytoryczne wskazujące, czy kwestionujące, czy też informujące o określonych, konkretnie prowadzonych postępowaniach przygotowawczych powinny być w pierwszej kolejności przekazywane do właściwych departamentów i biur. Przygotowana w nich powinna być analiza stosowna, głęboka, w zależności od oczywiście wagi tego postępowania. Tu ta waga postępowania była niewątpliwie bardzo wysoka, a następnie w zależności od autora tego pisma przekazana do podpisu albo prokuratorowi generalnemu, albo dyrektorowi właściwej komórki. Taką wersję potwierdził przełożony prokuratora Wesołowskiego w prokuraturze generalnej prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, powołując się na rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Drugi z przesłuchiwanych dziś świadków przyznał jednak, że sam postąpiłby w tej sprawie inaczej. Gdybym ja miał w rękach tę korespondencję, przekazałbym ją prokuratorowi generalnemu do zapoznania się z nią, ale przede wszystkim z innego powodu. A mianowicie tego, że nie miałem pełnego zaufania, czy właściwa komórka organizacyjna
postąpi z tą korespondencją w odpowiedni sposób. Mimo tych wątpliwości prokurator Tłuczkiewicz starał się usprawiedliwić kontrowersyjną decyzję swojego podwładnego. Jednak uważam, że prokurator Piotr Wesołowski miał pełne prawo, by przypuszczać, że to pismo zostanie przedstawione do wiadomości bądź do prokuratora generalnego, bądź to pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, a więc tego z zastępców, który nadzorował Departament Postępowania Przygotowawczego. Wynikało to z faktu, że w instytucjach państwowych, centralnych instytucjach, naczelnych organach państwa funkcjonuje niepisana zasada, że na korespondencję odpowiada urzędnik tego samego szczebla. Jeśli więc pisze minister, odpowiada mu minister, a nie dyrektor departamentu. Jeśli pisze dyrektor departamentu, odpowiada mu jego odpowiednik. Tutaj korespondencja pochodziła od naczelnego organu administracji rządowej. Należało przypuszczać wobec tego, że odpowiedzi udzieli odpowiednik tego naczelnego organu, więc prokurator generalny lub pierwszy zastępca odpowiedzi na to pismo udzielił, i to odpowiedzi zawkowej, krótkiej, informującej o przekazaniu sprawy do Gdańska udzielił dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego prokuratury generalnej. W świetle dzisiejszych zeznań obu prokuratorów pojawia się pytanie o sposób działania Departamentu Postępowania Przygotowawczego w prokuraturze generalnej. Posłowie z Komisji Śledczej nie wykluczają przesłuchania szefa tej komórki. Zanim jednak to nastąpi, już dziś podsumowują zeznania prokuratorów. Krzysztof Brejza z PO sugeruje, że to po ich stronie leży wina za zwłokę w postępowaniu w sprawie Ambergold. Prokurator Wesołowski, kluczowa osoba. To on nie przekazał prokuratorowi Seremetowi adresowanego do Seremeta pisma przewodniczącego KNF. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego tak uczynił. Znaczy, tłumaczenie, że skierował to do jakiegoś departamentu, bo tak ocenił sprawę, no jest moim zdaniem skandaliczne. Znaczy, gdyby to pismo wpłynęło do Andrzeja Seremeta, Andrzej Seremet mógł przenieść postępowanie do wybranej prokuratury apelacyjnej i po miesiącu nie byłoby sprawa. Kilkaset milionów złotych wpłat wszystkich pokrzywdzonych zostałyby uratowane, ponieważ dopiero w kwietniu ruszały linie OLT. Pytanie, kto roztoczył parasol ochrony nad Ambergold w prokuraturze generalnej. Myślę, że jesteśmy bliżej odpowiedzi. Podobnego zdania jest Joanna Kopcińska z Prawa i Sprawiedliwości, która przypomina, że pismo z KNF-u przeleżało w prokuraturze generalnej cały miesiąc, a w tej sprawie czas to pieniądz. Dosłownie. Nie w przenośni. W tym czasie faktycznie nowych potencjalnych klientów w aferze Ambergold przybywało. Ci ludzie podpisywali umowy, a prokuratura rejonowa, która miała sprawę prowadzić, nie działała, bo tak naprawdę sprawa już była, powinna być pod nadzorem prokuratury rejonowej w Gdańsku-Brzeszczu. Państwo znacie przebieg dotychczasowych przesłuchań, wiecie, że tak naprawdę jesteśmy wszyscy pod wrażeniem tego, co się nie stało, co nie zadziałało w tej sprawie, po działaniu. Póki co w tej konkretnej sprawie trudno mówić. Kolejne przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw Ambergold w przyszłym tygodniu. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. A już teraz w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, po nich wracamy do naszego magazynu. Autopromocja. Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Polkom nie udał się start w pierwszych w tym sezonie biatlonowego Pucharu Świata zawodach indywidualnych w biegu na 15 km w szwedzkim Östersund. Żadna z nich nie zmieściła się w czołowej 40, a co za tym idzie, nie zdołała wywalczyć punktów. Zwyciężyła Niemka Laura Dalmeier. CCC Polkowice przegrało na wyjeździe z hiszpańskim Perfumerias Avenida Salamanca 60-81 w czwartej kolejce grupy B Euroligi Koszykarek. Perfumerias Avenida ma bilans 3-1, CCC 0-4. Rosa Radom przegrała na wyjeździe z Neptunasem Kłajpeda 63-66 w meczu siódmej kolejki grupy C Koszykarskiej Ligi Mistrzów. Neptunas prowadzi w grupie z bilansem 6-1. Rosa ma na koncie 3 zwycięstwa i 4 porażki.
Piłkarze Lecha Poznań i Wigier Suwałki uzupełnili stawkę półfinalistów Pucharu Polski. W rewanżowych spotkaniach ćwierćfinałowych Lech wygrał w Krakowie z Wisłą 4-2, a pierwszoligowe Wigry zremisowały u siebie z występującym w trzeciej lidze GKS Jastrzębie 1-1. Awans do półfinału Pucharu Polski jest największym sukcesem w historii suwalskiego klubu, który w przyszłym roku będzie świętować jubileusz 70-lecia istnienia. We wtorek awans do najlepszej czwórki rozgrywek wywalczyły Pogoń Szczecin i Arka Gdynia. Półfinały zaplanowano na 1 marca i 5 kwietnia przyszłego roku. Finał zostanie rozegrany 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Gareth Southgate został na stałe trenerem piłkarskiej reprezentacji Anglii. 46-letni szkoleniowiec podpisał z angielską federacją umowę na 4 lata. Z Londynu Adam Dąbrowski. Jeszcze latem Southgate był od tej pozycji o lata świetlne, ale potem na jaw wyszło to. Taśmy, na których sam Allardyce składał propozycję korupcyjną, taśmy, które zmiotły go ze stanowiska po ledwie 67 dniach i utorowały drogę dla 46-letniego trenera o dość skromnym doświadczeniu. Jestem bardzo dumny, ale też świadomy, że dostać tę robotę to jedno, a ja chcę odnieść w niej sukces. Dotychczasowy jego bilans to 2 remisy, 2 zwycięstwa. Nie będzie dzwonów, nie będzie powiewania flagami. Tego menedżera powita zbiorowe ziewnięcie. Tak komentuje tę sprawę dziennikarz Guardiana Barney Rooney, ale dodaje, że po niedawnych emocjach wokół kadry właśnie to może jej się przysłużyć. To dobra decyzja. On sam może myśleć, że to za wcześnie. Jasne, da się tu pomyśleć o większych nazwiskach, ale dziś ci ludzie są niedostępni. Mówi o Southgate'cie jego były kolega z boiska Danny Mills. W tabeli grupy F ekipa Southgate'a prowadzi, ma 10 punktów, to 2 przewagi nad drugą Słowenią. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Piłkarze Manchester United awansowali do półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. W ćwierćfinale Czerwone Diabły pokonały na Old Trafford West Ham United 4-1. Z rozgrywkami pożegnał się Arsenal Londyn, przegrywając u siebie Southampton 0-2. Christian Bielik cały mecz na ławce rezerwowych Arsenalu, a we wtorek awans do półfinału wywalczyły Liverpool i Hull City. Sampdoria Genua wygrała z Cagliari 3-0 w czwartej rundzie piłkarskiego Pucharu Włoch i awansowała do 1/8 finału. Karol Linety grał cały mecz w Sampdorii, a Bartosz Salamon w Cagliari. W innych środowych spotkaniach Atalanta Bergamo pokonała 3-0 Pescary, a Palermo przegrało z drugoligową Specją po rzutach karnych 4-5. Thiago Cionek poza kadrą Palermo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Współpraca Polski i Szwecji w ochronie środowiska oraz we wdrażaniu nowych technologii to główne tematy rozmów polskiego prezydenta i króla Szwecji. Po południu król Karol Gustaw przyjął w Sztokholmie polskiego prezydenta Andrzeja Dudę. W rozmowach uczestniczyły też małżonki, szwedzka królowa Sylwia oraz polska pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Prezydent relacjonował polskim dziennikarzom przebieg tego spotkania. Niezwykle dla nas ważne spotkanie z parą królewską i z księżną, z następczynią tronu. Dyskutowaliśmy o współpracy polsko-szwedzkiej, tak bardziej ogólnie dyskutowaliśmy o kwestiach związanych z ochroną środowiska i o współpracy, o wdrażaniu nowoczesnych technologii, także w tym zakresie. Duda odwiedził też centrum Ericssona w miejscowości Kista, nazywanej Szwedzką Doliną Krzemową. Prezydentowi towarzyszyli przedsiębiorcy reprezentujący startupy. Prezydent mówił, że ma nadzieję, iż wizyta ta przyniesie polskim firmom konkretne korzyści. Rozmawialiśmy właśnie o nowoczesnych technologiach, rozmawialiśmy o polskich startupach, o angażowaniu młodych polskich inżynierów w rozwój centrów innowacyjnych. Przedstawiciele startupów są tutaj ze mną w Szwecji, zapoznają się z wdrażanymi tutaj technologiami, z tymi pomysłami, które tutaj są przedstawiane, realizowane. A przy okazji prezydenckiej wizyty Politechnika Warszawska i firma Ericsson podpisały list intencyjny o współpracy w badaniach nad nową technologią 5G. Martin Mellor z polskiego oddziału Ericssona podkreśla, że 5G będzie służyć nie tylko telekomunikacji. Szybsze niż dotychczas połączenie internetowe pozwoli na postępy na przykład w motoryzacji czy służbie zdrowia. Samochody podłączone do internetu potrzebują jak najmniejszego opóźnienia w przesyłaniu danych, żeby uniknąć wypadków. Tak samo operacje chirurgiczne robione na odległość potrzebują jak najmniejszego opóźnienia, by operacja mogła zostać wykonana naprawdę szybko. Wcześniej prezydent uczestniczył w Sztokholmie w polsko-szwedzkim forum o nowych technologiach. Jutro spotka się ze szwedzkim premierem.
Jednostronna polityczna deklaracja. Tak uchwałę polskiego parlamentu dotyczącą rzezi wołyńskiej ocenia ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Chodzi o nazwanie przez polski parlament zbrodni wołyńskiej mianem ludobójstwa. Zdaniem ukraińskiego dyplomaty lipcowa uchwała, podobnie jak i film Wołyń, pogorszyły wzajemne stosunki. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wywiad ukraińskiego ambasadora z Warszawy transmitowany był w ukraińskiej stolicy w postaci wideokonferencji. Andrii Deszczyca zaznaczył, że nazwanie ludobójstwem tragicznych wydarzeń na Wołyniu z lat 1943-44 to polityczna deklaracja. Do tego jednostronna deklaracja, bo ukraińscy parlamentarzyści kilkukrotnie zwracali się do polskich kolegów o przyjęcie wspólnego dokumentu, który oceniłby wydarzenia. Tym bardziej, że ginęli tam nie tylko Polacy, ale też Ukraińcy, Żydzi i Czesi. Niestety polscy parlamentarzyści oparli się o informacje polskiego IPN-u i przyjęli taką decyzję. Andrii Deszczyca zaznaczył, że uchwała polskiego parlamentu, podobnie jak film Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, wprowadziły pewien niesmak w dwustronnych relacjach. Ukraiński ambasador wskazał równocześnie na pozytywne przykłady polsko-ukraińskiej współpracy, m.in. deklaracje pamięci i solidarności Sejmu Rzeczpospolitej i Rady Najwyższej Ukrainy. W najbliższy piątek wizytą w Warszawie rozpocznie ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Tymczasem sąd w Petersburgu przyjął skargę na działalność Facebooka. Jeden z mieszkańców północnej stolicy Rosji domaga się zablokowania popularnego portalu społecznościowego. Maciej Jastrzębski. Działacz społeczny Timur Bułatow twierdzi, że portal łamie rosyjskie prawo nakazujące, aby serwery z personalnymi danymi użytkowników, którzy są rosyjskimi obywatelami, znajdowały się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo Bułatow oskarżył Facebook o rozpowszechnianie treści naruszających zasady moralne i szerzenie antyrodzinnej propagandy. W skardze przesłanej do petersburskiego sądu napisał on, że portal stanowi zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa i dostęp do niego powinien zostać zablokowany. Sąd w Petersburgu przyjął skargę i w ciągu 5 dni podejmie decyzję, czy sprawa trafi na wokandę, czy też nie. Władze w Paryżu obawiają się masowego powrotu do kraju francuskich dżihadystów. W Syrii i Iraku wciąż przebywa około 700 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy mają obywatelstwo francuskie. Około 200 uciekło z państwa islamskiego z zamiarem powrotu do Francji. Marek Brzeziński. Wzięcie przybyłych pod stałą obserwację jest niemożliwe do wykonania ze względów logistycznych. Najbardziej niebezpiecznych można osadzać w specjalnych ośrodkach odosobnienia, ale dla wszystkich nie ma tam miejsc. Wszyscy natomiast będą poddani resocjalizacji, aby umożliwić im integrację ze społeczeństwem francuskim przy poszanowaniu zasad i wartości, na jakich zbudowane jest laickie państwo republikańskie. Tymczasem wielu otwarcie deklaruje nienawiść wobec Francji i odrzucenie zachodniego modelu życia. Takim orzechem do zgryzienia jest powrót pewnego Bretończyka z pochodzenia, który walczył u boku terrorystów państwa islamskiego przez 4 lata, przebywając w Syrii. Uciekł, ale wraca do Francji z 4 żonami i 6 dzieci. O wielu przypadkach powrotów ani władze, ani policja nie wiedzą, gdyż dżihadyści często na dłużej zatrzymują się w Egipcie, a potem w Turcji i ślad się po nich urywa. Centroprawicowy kandydat na prezydenta François Fillon jest zdania, że należy ich usuwać z Francji, ale to nie jest zgodne z prawem. Przedstawiciele państw Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, czyli OPEC, osiągnęli porozumienie w sprawie zmniejszenia dostaw ropy naftowej pierwszej od 2008 roku. Ta sprawa była przez nich omawiana podczas posiedzenia w Wiedniu. O szczegółach Adam Czartoryski. Celem porozumienia jest doprowadzenie do podwyżki cen ropy naftowej. Nadmierna podaż ropy trwająca od 2014 roku spowodowała drastyczne obniżki cen. We wrześniu członkowie OPEC zawarli wstępne porozumienie zakładające ograniczenie niedziennego wydobycia ropy naftowej do 32,5 miliona baryłek, czyli o niemal 750 tysięcy mniej niż w sierpniu. Niektórzy eksperci przewidują, że dzięki porozumieniu OPEC cena ropy naftowej przekroczy $50 za baryłkę. Celem założonej w 1960 roku Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy, jak również poziomu jej cen i opłat eksploatacyjnych. Według OPEC decyzji o zmniejszeniu wydobycia poparła Rosja. Moskwa zamierza zredukować produkcję surowca o 300 tysięcy baryłek dziennie. Donald Trump zapowiedział, że aby uniknąć konfliktu interesów, całkowicie wycofa się z działalności biznesowej. Amerykański prezydent elekt poinformował, że w przyszłym miesiącu przedstawi szczegóły swojej decyzji. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski.
Donald Trump napisał na Twitterze, że choć prawo nie nakazuje mu tego, ma poczucie, iż jako prezydent powinien unikać konfliktu interesów. Miliarder poinformował, że 15 grudnia wraz ze swoją rodziną wystąpi na konferencji prasowej w Nowym Jorku, podczas której przedstawi, w jaki sposób wycofa się ze swego biznesowego imperium. Przygotowywane są dokumenty, które wyeliminują mnie całkowicie z działalności biznesowej. Prezydentura jest znacznie ważniejszym zadaniem, podkreślił prezydent elekt. Pytanie o potencjalny konflikt interesów ciąży nad Donaldem Trumpem od zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Wielu ekspertów podkreślało, że podejmowane przez niego decyzje jako prezydenta nieuchronnie będą nieść skutki dla jego firm nieruchomości na całym świecie. Zwracali uwagę, że konfliktu interesów nie rozwiąże zwykłe przekazanie udziałów członkom rodziny. Ostrzegali też przed sytuacją, w której zagraniczne delegacje będą na przykład mieszkać w waszyngtońskim hotelu Donalda Trumpa, by zyskać jego przychylność. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Od dziś oficjalnie amerykańska marynarka wojenna stacjonuje w Polsce. Żołnierze z polskiej jednostki, która zabezpiecza budowę bazy w Radzikowie, otrzymali swój symbol i sztandar jednostki. W imieniu ministra obrony narodowej oraz prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przekazał go szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, generał brygady Dariusz Łukowski. W dziejach naszego narodu zawsze wielką wagę przywiązywaliśmy do symboli. Otaczaliśmy je szacunkiem i czcią. Jeden z najważniejszych symboli zawsze był sztandar wojskowy, za niego dawano życie. Na wniosek ministra obrony narodowej nadaję batalionowi ochrony bazy w Radzikowie sztandar jako znak uosabiający Rzeczypospolitą Polską, symbol najwyższych wartości sławy wojennej i tradycji. Akt nadania podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Batalion na prawo. Ojcem chrzestnym batalionu sztandaru, batalion ochrony bazy, został pułkownik Franciszek Klimczak, szef jednostki w Radzikowie. Natomiast matką chrzestną posłanka Jolanta Szczypińska z Prawa i Sprawiedliwości, która usprawiedliwiała nieobecność ministra Macierewicza. Dzisiaj w Sejmie odbywają się naprawdę duże prace i duże również głosowania. Zostałam wyjątkowo zwolniona, ale to z tego powodu, że mam tę zaszczytną funkcję. Sam pan minister nie mógł tutaj przybyć. Bardzo się cieszę z powodu tej uroczystości poświęcenia sztandaru, który sam zresztą projekt zaakceptował. Uroczystość w Podsłupskim Radzikowie miała wymiar polsko-amerykański, mówi pułkownik Witold Bartoszek, który jest polskim dowódcą bazy. Jest to usankcjonowanie rozpoczęcia funkcjonowania komponentu amerykańskiego w swoim terenie odpowiedzialności. Druga uroczystość to jest przekazanie obowiązków pomiędzy dowódcami amerykańskimi. A w tej chwili na terenie bazy Radzikowie przebywa około 20 żołnierzy amerykańskiej marynarki wojennej. Natomiast do połowy 2017 ich liczba wzrośnie do 300. Budowa systemu antyrakietowego ma się zakończyć pod koniec 2018 roku. Złożymy do kancelarii premiera petycję w sprawie niezamykania w niedzielę sklepów i centrów handlowych, zapowiedział Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych. Jak mówi, jest to odpowiedź na projekt Solidarności ograniczający handel w tym dniu, który w Sejmie już się znajduje. Jest to petycja obywatelska, która została podpisana przez ponad 75 tysięcy Polaków. Chcemy, żeby ten głos został usłyszany i dostrzeżony. Ten głos potwierdza właśnie analizy i badania sondażowe, gdzie widać wyraźnie, że większość, właściwie 3/4 Polaków robi w różnym stopniu, ale ma możliwość robienia zakupów również w niedzielę. Knap podkreśla, że z badań wynika, że z powodu ograniczenia handlu w niedzielę obroty centrów handlowych spadną o około 4%, czyli o 4 do 5 miliardów złotych, a zatrudnienie może spaść nawet o 20 tysięcy osób. Zdaniem Knapa, handlowców nie uspokajają tłumaczenia Solidarności, że nie jest to zakaz, ale ograniczenie handlu w ostatnim dniu tygodnia. Ograniczenie, które jako tako jest zdefiniowane w ich słowach, a zawarte w projekcie ustawy, która została złożona, de facto jest zakazem. Więc dla branży centrów handlowych, których w Polsce jest 500 blisko, w których jest 30 tysięcy różnych sklepów,
nie mówimy o sklepach spożywczych, ale tak naprawdę w centrach handlowych jest więcej odzieży, obuwia, usług, gastronomii, rozrywki również, place zabaw, kina. Są to kompleksy już takie wielofunkcyjne. Dla tych obiektów te przedstawione propozycje to jest właściwie zakaz. W projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę przewidziano, że ten mógłby się odbywać w dwie kolejne niedziele, które poprzedzają święta Bożego Narodzenia. W ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. Tymczasem 46% Polaków jest przeciwnych wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, a 39% pomysł ten popiera. Tak przynajmniej wynika z badania TNS, zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji, podkreśla, że wprowadzenie w życie takiego projektu będzie miało negatywne skutki ekonomiczne. Każde bowiem ograniczenie wykonywania pracy powoduje zmniejszenie zatrudnienia i dochodów. Ograniczenie handlu w niedzielę odczują konsumenci, odczują ci, którzy pobudowali na przykład centra handlowo-usługowe. Zamknięcie centrów handlowo-usługowych w niedzielę odczują pracownicy na przykład gastronomii. Bo jeżeli nie przybędą tam konsumenci dokonywać zakupów, nie będzie potrzeba na kelnerki, na kucharzy. Pracę stracą także osoby sprzątające i ochroniarze, dodaje Mordasewicz. Handel to nie tylko są sprzedawcy w sklepach. Handel to jest cała logistyka z nim związana, to znaczy transport, centra magazynowe, centra logistyczne. Projekt zakazujący handlu w niedzielę, przygotowany przez Solidarność, nie ma tego, co każdy projekt chce mieć powinien, to znaczy oceny skutków regulacji dla naszej gospodarki i dla poszczególnych grup społecznych. Jeremi Mordasewicz podkreśla, że sami handlowcy twierdzą, że zależy im nie tyle na zamykaniu sklepów w niedzielę, co na wyższych wynagrodzeniach za pracę w te dni i na możliwości wyboru, czy chcą pracować w niedzielę, czy też nie. Chodzi o to, żeby matka, która ma dwójkę dzieci, mogła z nimi pozostać w domu we wtorek, bo dla niej zamiana niedzieli na wtorek nie jest korzystna, ponieważ dzieci we wtorek idą do szkoły. Czyli jednym słowem, jak to wszystko zestawimy, to okaże się, że zakaz handlu w niedzielę odbije się na nas wszystkich. W projekcie Solidarności przewidziano, że czynne w niedzielę będą mogły być m.in. stacje benzynowe, piekarnie, sklepy na dworcach kolejowych i lotniskach, czy kioski z prasą oraz punkty handlujące dewocjonaliami. Handlować będą mogli również właściciele małych osiedlowych sklepów. Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności i przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, podkreślił, że spodziewał się lobbingu przeciwko tej ustawie. On jest przede wszystkim prowadzony ze strony wielkich sieci, tych zagranicznych, które do tej pory warunki pracy w handlu kreowały. To one nam narzucały. Społeczeństwo, myślę, że jest w ten sposób zastraszane tą ustawą, że nie zrobią zakupów. Nie jest prawdą, bo małe sklepiki będą czynne z wiele wyjątków. Są niedziele wyprzedażowe, są niedziele przed wakacjami i po wakacjach handlowe. Są niedziele przedświąteczne. Mariusz Paczuski, wiceprzewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu i pracownik Auchan Polska, dodaje, że wielkie korporacje, które zaczęły wchodzić na polski rynek od 1989 roku, kreowały warunki pracy, które były nie do zaakceptowania. Pracownicy mają dość bycia obywatelami drugiej kategorii. Zaczynamy wielką kampanię na rzecz tych ludzi, ludzi zatrudnionych w handlu i to jest pierwszy projekt ustawy, który złożyliśmy do Sejmu, ograniczającej handel w niedzielę, ma dać tym ludziom troszeczkę godności. Zdajemy sobie sprawę, że są zawody, w których trzeba czasem pójść do pracy w niedzielę, ale czy to jest handel? Absolutnie nie można porównywać tego do pracownika służby zdrowia czy innych takich bardzo specyficznych zawodów. Bujara i Paczuski podkreślili, że projekt jest wynikiem szerokiego konsensusu środowisk pracowników, polskich pracodawców i konsumentów oraz że podpisało się pod nim ponad 500 000 obywateli. Na razie nie ma wniosku prokuratury o aresztowanie legendarnego działacza opozycji w czasach PRL-u Józefa P. Były senator Platformy Obywatelskiej oraz był eurodeputowany socjaldemokracji polskiej został zatrzymany wczoraj rano we Wrocławiu razem z 10 innymi osobami. Wszystkie są podejrzane o korupcję. 6 osób zostało zwolnionych, a w sprawie pozostałych 5 nie ma jeszcze decyzji, mówi prokurator Piotr Baczyński z delegatury Prokuratury Krajowej w Poznaniu.
trwają czynności procesowe w prokuraturze wobec 5 osób i w odniesieniu do tych 5 osób jeszcze nie została podjęta decyzja, czy i jakiego rodzaju środki zapobiegawcze będą zastosowane. Decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu tych czynności i w stosownym czasie zostanie Państwu przekazana. Tyle mam w chwili obecnej do powiedzenia. Śledczy na podjęcie decyzji, czy złożyć wniosek o areszt, mają 48 godzin, które upływają jutro rano i właśnie wtedy prokurator ma poinformować o dalszych krokach. Jeżeli wpłyną wnioski o areszt, sąd na ich rozpoznanie będzie miał 24 godziny. Prokuratura zbierała dowody w tej sprawie od kwietnia minionego roku. Podejrzani mieli powoływać się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. Były senator, który nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień, ma postawione 2 zarzuty, a jego asystent 7. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją i tzw. płatnej protekcji. Wysokość łapówek miała się wahać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a według prokuratury 9 z 11 podejrzanych wręczało lub obiecywało wręczenie korzyści majątkowych. Z kolei 2 je przyjęło. Oprócz polityka i jego asystenta, wśród podejrzanych są ludzie ze świata biznesu. Protestujących w siedzibie biura poselskiego Patryka Jakiego mieszkańców Dobrzenia Wielkiego przed godziną 17 wyprowadziła policja. Okupowali oni od południa pomieszczenia parlamentarzysty i zapowiadali, że spędzą tam również noc. Po południu przed budynkiem zgromadziło się dodatkowo kilkudziesięciu manifestujących z flagami i transparentami. My nie chcemy walczyć z policją, wręcz powiedzieli, że nas wyprowadzą siłą, ale nie stawialiśmy po prostu oporu. Byliśmy wyniesieni po prostu z tego pomieszczenia. Na 5 ludzi 20 policjantów w Polsce. Nie wstydź was! Komisarz Hubert Adamek z biura prasowego polskiej policji informował Radio Opole, że wyprowadzenie protestujących odbyło się spokojnie i bez użycia siły. Osoby, które były w tym biurze, nie chciały opuścić na wezwanie osoby uprawnionej tych pomieszczeń. Zostaliśmy poproszeni o usunięcie tych osób. To jest kilka osób, które cały czas przebywały. W naszej asyście te osoby po kilkudziesięciu minutach dobrowolnie opuściły biuro. Małgorzata Wilkos, szefowa biura poselskiego Patryka Jakiego, dodaje, że wszystkie prośby protestujących zostały spełnione, łącznie z umówieniem spotkania. Ma się ono odbyć jutro o 13 w Sejmie. Takie pismo zostało mi przekazane z pieczątką o jutrzejszym terminie, o środowym terminie. Natomiast nie powodowało to, że mieszkańcy Dobrzenia chcieli wyjść z biura. I tak naprawdę w moim przekonaniu ich celem było to, aby okupować to biuro, nie wiem, do jutra, do pojutrze. Trudno mi powiedzieć do kiedy. Ten sam Jaki zapowiedział też spotkanie z mieszkańcami Dobrzenia Wielkiego w swoim opolskim biurze za tydzień, czyli w przyszłą środę o 11. W trzecim kwartale wzrost PKB w Polsce wyniósł 2,5%. W ocenie wicepremiera ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego wolniejszy wzrost produktu krajowego brutto to część ogólnoeuropejskiego trendu. Morawiecki dodał, że w Niemczech PKB spadło najmocniej, a w Rumunii, Czechach i na Słowacji jeszcze mocniej niż u nas. Polska gospodarka jest gospodarką otwartą, czyli w dużym stopniu również zależną od handlu międzynarodowego. Jeśli u naszych partnerów dzieje się gorzej, to również u nas siada troszeczkę eksport, znaczy zmniejsza się eksport. Druga przyczyna, zdaniem wicepremiera, to spadek inwestycji, w szczególności samorządowych. Samorządy wstrzymują się z inwestycjami, mając na uwadze w dużym stopniu też kalendarz wyborczy. I tak jak obserwujemy obecne trendy comiesięczne, to sądzę, że już w drugim kwartale przyszłego roku zobaczymy odbicie tych inwestycji w oparciu również o inwestycje unijne, ale nie tylko. Ja jestem optymistą, jeśli chodzi o inwestycje prywatne. Ściągamy w końcu bardzo wiele też inwestycji i polskich, i zagranicznych, nowych, więc tutaj tworzymy nową jakość gospodarczą. O najnowszych danych GUS rozmawiali goście Pulsu Gospodarki w Polskim Radiu 24. Profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego powiedziała, że pomimo spowolnienia wzrostu PKB występuje poprawa sytuacji na rynku pracy i jest to sytuacja nietypowa.
zgodnie z teorią ekonomii, to jest tak, że jak się pogarsza tempo wzrostu produktu krajowego brutto, to pogarsza się sytuacja na rynku pracy. U nas się poprawia sytuacja na rynku pracy. Spada bezrobocie. I to wymaga skomentowania i zastanowienia. Bo jeżeli ludzie znajdują zatrudnienie, to można na tej podstawie domniemywać, że to jest spadek tempa wzrostu przejściowy w oczekiwaniu na inwestycje. Bo po co się ludzi zatrudnia? No wtedy się zatrudnia, kiedy ma się na widoku jakieś dodatkowe dla nich zadania i ma się perspektywę wzrostową. Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG uważa, że mamy do czynienia z pewnym spowolnieniem gospodarczym, czego przyczyną są problemy systemowe. Wśród przedsiębiorców obserwuję duże obawy, a myślę, że będą jeszcze większe obawy wśród przyczyn państwowych co do podejmowania decyzji. Ja zawsze podkreślam, że w przypadku ekonomii nie mówimy nigdy o decyzji idealnej, mówimy zawsze o optymalnych decyzjach. Zawsze ważymy za i przeciw, jest zawsze znajdzie się tysiąc argumentów, dlaczego danej inwestycji nie podejmować albo przy innym budżecie. I w tym otoczeniu, niesprzyjającym moim zdaniem, gdzie trzeba podjąć decyzję, podpisać się pod na przykład kilkoma miliardami złotych wydatków albo decyzja inwestycyjna, gdzie zawsze można się do czegoś przyczepić, będziemy mieli do czynienia z takim zjawiskiem, że będą się osoby decyzyjne bały podpisywać te dokumenty, będą czekać na jakieś inne rozstrzygnięcie. W Polsce nie mieliśmy przypadku, żeby ktoś został kiedykolwiek posądzony o to, że nie podjął decyzji za zaniechanie, tak jak z radami nadzorczymi, zawsze można kogoś ukarać za podjęcie decyzji. I to jest problem systemowy, który ja widzę i którego najbardziej się obawiam, bo te inwestycje będą moim zdaniem również spadać w przyszłym roku. Jeżeli jest noc, to jak to być? Bóg nie jest do bycia. Jak co roku przed Bożym Narodzeniem do marketów trafiły żywe karpie i ponownie pojawiły się sygnały od klientów, że ryby są trzymane w niehumanitarnych warunkach. Nasi słuchacze twierdzą, że ryby przebywają w brudnej wodzie i w zbyt małych zbiornikach. Nad przestrzeganiem przepisów czuwa inspekcja sanitarna, która wkrótce zacznie przedświąteczne kontrole. Wydaliśmy już kilkadziesiąt pozwoleń na handel karpiami, mówi rzecznik powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu, Cyryla Staszewska. Przede wszystkim sprawdzamy warunki, w jakich ryby przebywają, odpowiednia ilość wody, napowietrzenie, ale również czystość wokół sprzętu. Czasem mamy skargi, że wody jest bardzo mało, że woda jest niezmieniana, więc tutaj powinna być woda uzupełniana. Nie ma przepisów, które zakazują przenoszenie żywych ryb do